Porady miłosne. Dzisiaj, kochani, przyjrzyjmy się kartom miłosnym. The Romance Angels from Dr. Doreen Virtue. Orakel miłosny, który dzisiaj da nam miłosne porady. Talia kart romantyczna, piękna, która również mówi tutaj o anielskich, romantycznych, pięknych relacjach. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów na moim kanale. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała i dostawał wszystkie darmowe filmiki z wróżbami. Na wróżby indywidualne, które robię w weekendy, zapraszam serdecznie wszystkich Państwa również. Mój e-mail jest pod tym filmikiem i w komentarzach. Mogą Państwo do mnie napisać e-mail i na pewno od razu odpiszę o warunkach wróżby indywidualnej. Wróżby indywidualne oczywiście wchodzą w głąb Państwa osobistego, indywidualnego problemu. Proszę również o komentarze, czy te wróżby z Państwem rezonują. Proszę o kontakt ze mną, wymianę energii. Dziękuję serdecznie. Kochani, dzisiaj mamy trzy grupy. Pierwszą, drugą i trzecią. Wybierzcie jedną z tych grup i zobaczymy, jaka porada miłosna jest dla Ciebie na ten moment. Jaka wskazówka, jaki drogowskaz. Pamiętajmy, że karty to drogowskazy, inspiracje do przemyślenia pewnych spraw. Sprawy emocjonalne, uczuciowe, miłosne nie są sprawami prostymi. To są te sprawy, które są dla nas nieraz trudne do rozwiązania. Szukamy porad i również właśnie karty w tym nas wspierają. Kochani, dla grupy numer jeden zobaczmy, jaka porada miłosna jest właśnie na tej karcie. Trust. This situation is calling for you to have faith. Zaufanie. Ta sytuacja przywołuje Cię, byś miała wiarę, zaufanie, byś ufała Twojemu partnerowi, byś ufał Twojej partnerce. Zastanów się, czy zaufanie jest tym problemem w Twoim związku, w Twojej relacji, który doprowadza do kryzysów, do sprzeczek, do frustracji, kłótni, do cichych dni, do zerwania być może związku. Zastanów się, czy jesteś zazdrosna, zazdrosny, czy podejrzewasz partnera lub partnerkę o zdradę, nawet jeśli nie jest to słuszne podejrzenie. Zastanów się, czy wmawiasz swojemu partnerowi lub partnerce sprawy, rzeczy, sytuacje, które są tylko abstrakcyjne, które są tylko Twoją iluzją, które opierają się na Twojej zazdrości i wyobrażeniach. Zastanów się, czy właśnie nieufność, Twoja nieufność jest chorobliwa.
Czy to stwarza właśnie wiele problemów w Waszej relacji? Czy to jest właśnie tym hamulcem, który blokuje tak naprawdę Wasze szczęście? Jeśli wmawiasz partnerowi lub partnerce sytuacje, których on nigdy nie zrobił, oczywiście również on jest tym oburzony i dotknięty. To prowokuje kłótnie. Zastanów się, czy właśnie brak zaufania twojego, czy twojego, ze strony twojego partnera lub partnerki jest głównym motorem waszych sprzeczek, kłótni, waszych być może bardzo burzliwych dyskusji, które krok po kroku doprowadzą do rozpadu waszego związku czy małżeństwa. Lub w innym aspekcie można powiedzieć, że jeśli było w waszej relacji coś, rzeczywiście realnie coś, co zaburzyło wasze zaufanie, to zastanów się, czy możesz, czy jesteś w stanie odnowić to zaufanie do swojego partnera, by nie zatruwać swoją zazdrością waszego szczęścia. Karta ta mówi, byś zaufała, zaufał. Byś wierzyła, że wszystko jest dobrze. Byś uwierzyła, że możesz w pełni zaufać partnerowi, że jest wierny, lojalny. Postaraj się po prostu bezgranicznie zaufać lub postaraj się porozmawiać o tym problemie z twoim partnerem lub partnerką, by wyjaśnić ten problem, by postawić pewne warunki, by nie prześladować partnera swoją nieufnością. Jeśli wiesz, że jesteś nieufna, i że jesteś zazdrosna. Porozmawiaj z tym o tym problemie. Porozmawiaj ze swoim partnerem lub partnerką, by ustalić pewne reguły gry w waszym związku, by postawić pewne granice. Myślę, że brak zaufania w związku partnerskim jest ogromnym problemem i może rozwinąć się do chorobliwego prześladowania partnera, kontrolowania, do różnych wybuchów furii, do sprawdzania wszystkiego, telefonu, kieszeni, godzin pracy. To jest męczące. I na dłuższą metę na pewno takie małżeństwo, czy taka para, relacja, związek na pewno zakończy się poprzez ten problem właśnie nieufności. Więc ufność w związku jest ważnym fundamentem dla waszego szczęścia. Zastanów się, dlaczego wybrałeś tą grupę i dlaczego właśnie dziś pokazałam ci tą kartę. Dziękuję grupie pierwszej, i zapraszam grupę drugą. Grupa druga to karta Let your friends help you. Pozwól twoim przyjaciołom tobie pomóc. Czyli szukaj rady,
wsparcia, pomocy u Twoich zaufanych przyjaciół. Nie wstydź się prosić o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Nie wstydź się w momentach słabości lub w momentach, kiedy nie widzisz rozwiązania swoich problemów, poprosić o wskazówki, porady, wsparcie, o pomoc Twoich najbliższych przyjaciół. Przyjaciele są po to, by również w jakichś negatywnych momentach swojego życia poprosić ich o ważną dla Was pomoc. Ask for and accept support from others. Czyli pytaj i akceptuj wsparcie innych. Wsparcie, pomoc od innych nie jest jakąś sprawą negatywną. Jest normalne, że są różne momenty w życiu, również Twoim, i jest rzeczą naturalną, że nieraz jesteśmy wyczerpani lub nie wiemy, co zrobić dalej. Od tego są przyjaciele zaufani, którzy są długo z nami, by nam doradzić, by nam pomóc w ciężkiej chwili. Jeśli przyjaciel odmówi Ci takiej pomocy, wsparcia i nie ma dla Ciebie czasu, wtedy spojrzysz na tą osobę inaczej i dowiesz się przy okazji, że on tak naprawdę, czy ona nie jest Twoim prawdziwą przyjaciółką, przyjacielem, ponieważ przyjaciel jest oczywiście również jak małżonek czy partner na dobre i na złe. Więc zastanów się, dlaczego dzisiaj wyciągnąłeś tą kartę. Pomyśl, ile sytuacji w życiu miałaś lub miałeś, gdzie było Ci ciężko i wstydziłeś się zapytać kogoś z Twoich przyjaciół o wsparcie. Nie miałaś tej odwagi, by zadzwonić i powiedzieć: mam kryzys, nie wiem co dalej. Nie jest to hańbą. Nie jest to wstydem prosić o pomoc. Czyli zaakceptuj pomoc Twoich przyjaciół. Dopuść Twoich przyjaciół, pozwól im Tobie pomóc. Jeśli widzą na przykład, że walczysz z jakimś nałogiem, że szukasz pracy, że masz depresję, że jesteś w związku bardzo nieszczęśliwa. Jeśli Twoi przyjaciele to widzą i chcą Tobie pomóc, pozwól sobie pomóc. Być może jest to w tym właśnie momencie Twojego życia bardzo ważna pomoc, byś zrobiła jakiś ważny krok w Twoim życiu. Jeśli Twoi przyjaciele widzą, że walczysz z nałogiem na przykład i powiedzą Ci, chcemy Ci pomóc, ponieważ widzimy, że sobie z tym nie radzisz, pozwól sobie pomóc. Dopuść te porady, wskazówki Twoich przyjaciół i daj im szansę, by Tobie właśnie pomóc w ciężkiej sytuacji, w ciężkim momencie Twojego życia, jeśli jesteś na jakimś zakręcie. Zastanów się, dlaczego dzisiaj wybrałeś tą kartę. Być może jest coś, gdzie potrzebujesz właśnie pomocy swoich przyjaciół. Nie wstydź się do nich zadzwonić i poprosić o tę pomoc. Właśnie o tym mówi Ci ta karta.
Dziękuję grupie drugiej i zapraszam grupę trzecią. Chemistry, chemia. Chemia, czyli przyciąganie. Magnetyczny pociąg do siebie. Silna chemia. Seksualne pożądanie. Ale nie tylko chodzi tu o seks. Chodzi tutaj o magiczne przyciąganie energii damsko-męskiej. Jinjan. Przepływ energii damsko-męskiej, uzupełnianie się, balans, harmonia. Oczywiście chemia mówi również o silnej seksualności, o pociągu seksualnym, który jest bardzo silny w Waszej relacji, który być może jest najsilniejszym elementem, że nie możecie bez siebie żyć. There is a strong magnetic attraction here. Tutaj jest bardzo silne magnetyczne przyciąganie. Bardzo silne magnetyczne przyciąganie właśnie mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny. Piękna chemia, która wibruje między wami, piękna pociągająca, powabliwa energia. Silny magnetyzm. Atrakcyjność, która jest między wami, pociąga was bardzo, magnetyzuje. I to jest ważny aspekt w waszym związku. Czujecie to w powietrzu. Czujecie to przyciąganie, tą magnetyczność, ten powab, ten pociąg. Czujecie to w powietrzu. Magiczna energia. Jak jesteście blisko siebie, to jakby magnes. Jakby coś magnetycznego, które przyciąga was do siebie i nie możecie się odlepić. Jeśli coś takiego działa w waszym związku, taka magnetyczność, takie magiczne pociąganie, taka chemia, to jesteście szczęśliwcami. To piękna energia, piękna chemia. Zastanów się, jeśli wyciągnęłaś tą kartę, czy właśnie coś takiego między tobą a twoim partnerem lub partnerką czujesz. I czy to rezonuje z tobą? Napisz mi w komentarzach, proszę. Dziękuję wszystkim, kochani, za dzisiejsze spotkanie na moim kanale. Te trzy porady miłosne miały dla was, kochani, dzisiaj karty. Zaufanie, pomoc twoich przyjaciół i silne przyciąganie. Te trzy aspekty bardzo istotne w waszych związkach, relacjach. Zastanówcie się, kochani, nad tym głębiej. Wszystkiego dobrego. Życzę wam bezgranicznego zaufania, wspaniałych przyjaciół, którzy wam pomagają, i wspaniałej chemii, wspaniałej wibracji w waszym związku. Do usłyszenia już wkrótce. Thank you.